Siemka. Ja przygotowania przed kolejnymi rybami. Jak widzicie, co robię? Biorę sobie świeżą kawkę. Ja dziennie rano, jak jestem na rybach, niestety mój nawyk, muszę się je napić, więc mielę sobie w domu pojemniczek na 3-4 dni ryb wystarcza, a to nic o niczym nie świadczy, jak o czym? Że ruszamy znowu na ryby. Ja już w trasie, spakowany, do celu jest godzinka czasu, dopiero co wyjechałem z domu. Na miejscu będę koło 12:30, zanim wytypuję miejsce, trochę potrwa. Niestety dostałem wiadomość, że paru kolegów nie dojedzie, więc najprawdopodobniej zasiadkę będę miał sam. Jestem i już się szykuję. Właśnie się wyładowuję z samochodu. Dzisiaj będę sam. Ja tylko wyciągnę ten wózek, poczekajcie chwilę, bo on mi będzie potrzebny, żeby nie nosić sprzętu, bo kawałek drogi mamy do przejechania. Gdzieś koło kilometra, a żeby nie nosić sprzętu, to taki wózek sobie zorganizowałem parę lat temu i on mi pomaga przy transporcie. Powiem wam, że jak jest dojazd do wody, to jest idealna sprawa. To tak damy sobie skrzyneczkę. Nie wiem, czy tą karpiową skrzynkę brać, czy to ma sens. Szczerze mówiąc, nie ma sensu. Jak widzicie, zapakowany jestem. I co? Szybka nocka. Rozbijam się, zaraz przeprawka pontonem. W jedno miejsce. Szybki wypad, ale może będzie skuteczny. Punktowe nęcenie, PV-ka. Delikatnie na zestaw i się okaże, co robimy dalej. Ponton zapakowany. Myślałem, że tego jest mało, ale jednak nie. Trzeba się trochę zachodzić, zapnąć i noszę resztę rzeczy. Najważniejsze już mam, czyli ponton, łóżko, poduszka, śpiwór i namiot. Bez reszty sobie poradzę. No i jeszcze coś trzeba zjeść, jakieś kawki się napić. A co w dzisiejszym filmie? Omówimy parę komentarzy, pokażę wam aplikację InfoRybka, o co w niej chodzi. Sprawdzimy, co tutaj się dzieje nad wodą. Dzisiaj typowo federkowo, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Nie wyłączajcie się, jedziemy z rybkami. Powiem wam pierwsze stanowisko, które przychodzimy tutaj na łowisko. Tutaj, jakbyście się kiedyś pytali, to już był film. Kiedyś tam. Chociaż średnio mi się tu podoba, bo znowu ćwiczki na wodzie. Ćwiczki. To są takie te białe pieroństwo z drzew, co leci. No akurat wiatr w naszą stronę i kurde, biały brzeg. Ale jedno mi się tutaj podoba, że siedzimy w cieniu. Za ćwiczkami, patrzcie, jak tam drobnica atakuje z góry. O. Tylko w kwestii przypomnienia, jakby ktoś szukał filmu stąd, to nockę tu mieliśmy i to była Zatoka Leniwych Tołpek, więc jakby ktoś chciał zobaczyć, to zapraszam. Ja jednak się tutaj rozwinę, mimo tych ciciek. I co, dużo nie będę gadał, tylko idę po wędki. A, jeszcze spotkałem gościa tutaj teraz. Zaczepił mnie i mówi, że tam siada z drugiej strony, tam gdzie te piaski. Tam całkiem tam, o, z drugiej strony. I ma już w tym roku zapanego karpia 24 kg i 14 na tej wodzie. Woda związkowa. Szacun. No tu już, jak zdążycie zobaczyć, rozbiłem się. Dobrze przed tym największym deszczem, bo teraz dość ładnie pada. Czekam na jakieś okienko pogodowe i wywożę zestawy. Zobaczycie,
na co dzisiaj stawiam, jakie przynęty, jaki typ nęcenia i jak nie będzie padało, wezmę kamerę ze sobą, żeby wam pokazać, w którym miejscu kładę zestawy. Orzech tygrysi, ale go podbijemy, bo tu jest muliste dno, podbijemy go też orzechem tygrysim na żółto. Wytypowałem miejsce, gdzie będę nęcił i uznałem, że tak środek łowiska, lewa strona. Nie będę się trzymał prawej strony przy tych krzakach, ze względu na to, że nie chciałbym każdej ryby ściągnąć, nie chce mi się zestawu wiązać. Chociaż pamiętam, że wtedy Jacek miał tam więcej brań niż ja, ale dzisiaj jestem sam, a jak jestem sam, to spróbuję ściągnąć tam rybę, gdzie nęcę. A ta rurka bardzo mi pomaga właśnie przy takim dalekim nęceniu. Słyszeliście to? Jak wyście to słyszeli, to i ryby to słyszą. A ryby se myślą, ty, jakiś idiot przyjechał. Nie słyszał nowych przepisów. Kilogram tylko zanęty. A ten już pół kilo wrzucił. A jak, drugie pół będzie do koszyka. Poszło. A jak mówiłem, no nie wszystko do nęcenia, chociaż tutaj ten przepis nie obowiązuje, ale sprawdzę to przynajmniej, jak to działa w praktyce. Czyli kilogram na jedne łowienie. Tylko się tak zastanawiam. Im chodziło o kilogram mokrej czy suchej zanęty? Chyba tego nie sprecyzowali, bo ja mam taką pulchną, suchutką zanętę objętościowo 5 kilo, a żartuję oczywiście, nie? Ale też pytanie dobre, nie? Bo jak się doleje 200 czy 300 gram wody do zanęty, to z kilograma się zrobi kilo 500, jak ona jeszcze urośnie, nie? Dobra, Dominik, matematyki nie oszukasz, kilo 300. Mniej więcej to wygląda tak. Taki włos długi, bo sobie go po prostu przypalę, zaraz zobaczycie jak. Podam kilka kuleczek, pomarańcza, czekolada i w koniec sezonu mamy resztkę kulek. Niedużo. Powiedziałem, będę punktowo nęcił, czyli troszkę w woreczku i minimalnie na zestaw. O, coś mi tu nie wyszło. Naprawi mi się. Długa igła do przeszycia. A z tej strony zrobimy tak. Na wylot. Gdzie mój zestaw? Gdzieś go znowu zgubiłem. O. Klipsujemy. Wyszło trochę nici. Ale to nie szkodzi. Zaraz ją uwalę. Ciężarek. 60 gram, nie łowię daleko, bo łowię około 70 metrów od brzegu. I prezentację całego zestawu. Jeden zestaw, drugi zestaw. I co? Wywozimy. Dominik, wagę weź, 300 gram. Nic więcej. Kurde, przesadziłem, pół mi się wsypało. Pójdziesz siedzieć. Dzwonię do prokuratury. I to pójdzie do koszyczka. Ja mam założone, jeżeli chodzi o koszyczki, takie dziadkowe, nie? Sprężyny. No ja nie wiem czemu, ale mi się najbardziej na nie... Najlepiej na nie łowi, wam powiem szczerze.
i bardziej mi się lepiej łowi niż na metodzie czy na jakichś innych koszyczkach, ale każdy tam lubi co lubi. Ja lubię tak łowić, więc dzisiaj sobie zostanę przy moich standardowych koszyczkach. Tu są moje przydęty, na które dzisiaj mam zamiar łowić. Nastawiam się głównie na tą kukurydzę tutaj. Ta. Bo wanilia i czeskie pufinki. Jak ja się nastawiam na duże karpie, to nie biorą. A jak się nie nastawiam, to na takie właśnie pierdołki mi biorą. I potem przeważnie rybę tracę. Uzupełnimy koszyczek. I w moim wypadku sprężyna. Zanętą. A najlepiej to celnąć w te miejsce, co się nęciło, nie? Wtedy to jest takie bardziej... Nie dorzuciłem tam. Na razie to zostawię, ale myślałem, że będę musiał mniej siły użyć do tego rzutu. Czeskie pufinki. Najbardziej niedoceniana chyba przynęta w Polsce, która się praktycznie nie przyjęła. Powiem wam, dziwne, że się nie przyjęła, bo naprawdę robi tutaj, przynajmniej na czeskich wodach, bardzo dobre efekty. Są wędkarze z Czech, którzy nie mają żadnych innych przynęt, tylko właśnie z 5-6 paczek takich pufinek, różne kolory, różne wielkości i różne smaki. Jest to bardzo wygodna przynęta, bo zakłada się ją bezpośrednio na haczyk. Już wam pokażę, żeby nie było. Patrzcie, haczyk. I zakładam dwie sztuki bezpośrednio na hak. Ona działa jak popek, czyli wypływa nad zanętę, tak. O. I sobie tak działa. Co pół godziny się tak rozpuszcza w wodzie i co pół godziny minimum trzeba przerzucić. No i to wszystko, jeżeli chodzi o tą przynętę. A skuteczność... Mam nadzieję, że wam też dzisiaj uda się pokazać, ale właśnie miałem też kiedyś w sklepie swoim pufinki i wam powiem, że nie przyjęło się to wcale. Bardzo rzadko kupowali, nie umiem się do tego Polacy przekonać. I to właśnie dziwne. A były takie sytuacje, że na przykład tylko na pufinki brały. W Polsce też je sprawdzaliśmy i też działają. Właśnie to chodzi, że też działają, nie? I ale dziwne, że no nie ma takiej mody, nie? Powiem wam, że dużo robi moda nad wodą. To wam powiem 100%. Jest moda na jakieś kulki, dobra promocja, dobra reklama i łowimy wszyscy na kulki. Jest moda na waftersy, no to wszyscy łowimy na waftersy, już inne dumbbellsy czy małe kuleczki już, nie? Bo wafters teraz jest w modzie, nie? I na targach wszyscy się na to rzucają. Ta przynęta prawdopodobnie kiedyś uderzy w polski rynek. Będzie taki czas, że znowu będzie pufinka czeska na topie, ale póki co dzisiaj jeszcze nie. To już postaram się rzucić dalej. Muszę zejść niżej, zrobić większy zamach. No, może nie całkiem dalej, ale dalej. No, ale jak wiecie, bez jedzenia kamery by się nie ruszał. Przygotowany zupka krem przez mamę, zaraz wjedzie na ruszt. Oj, żałujcie, że tego nie kosztujecie. Jak mamusia zrobi, to nie ma opcji. Ma piechota. Do czego co oczywiście mamusia przygotowała grzanki i ser.
Teraz zajrzymy do aplikacji InfoRybka. To jest nowa aplikacja, która dopiero chyba wejdzie na polski rynek, ale my ją dostaliśmy na testy. I właśnie sprawdzimy, pokażę wam tutaj. Do kamery chyba będzie widać InfoRybka, cyk. Włącza się. Zaloguj się, znowu zaloguj się. Masakra. Tak, już jestem zalogowany i teraz mamy tutaj biorą, nie biorą taką opcję i InfoRybka. My chcemy zobaczyć info i pokazuje nam, jaka dzisiaj najczęściej ryba bierze. I dzisiaj najczęściej w całej Polsce bierze krąb 53%, płoć 47%, lesz, okoń 17%, szczupak, śledź, flądra, karp tylko 4%. Czyli jak zapiemy karpia, chociaż jesteśmy w Czechach, ale jesteśmy bardzo blisko polskiej granicy, bo to jest ledwie 50 metrów, to wpiszemy, że tutaj karp. I tutaj też możemy dać opcję biorą, nie biorą. Na przykład jak zapiemy rybę, dajemy biorą i wpisujemy co? My wtedy dodamy karpia na przykład, nie? I to wszystko. I tu już są statystyki, jakie rybki dzisiaj atakują nasze łowisko, raczej nasze w całej Polsce najczęściej. Też to pewnie uwielbiacie, co te ciczki. Kiedyś jeszcze świętej pamięci ojciec mówił zawsze, że jak ciczki są na wodzie, to ryba przestaje brać, bo ona się tego nażre i potem nie umie tego strawić, bo w tych ciczkach są nasiona, nie? I pewnie nie jedna ryba się na to skusi. A jak zostawimy cokolwiek na żyłce, to nie będzie lepiej, będzie tylko gorzej za każdym razem, co wyciągniemy, więc musimy się troszkę pobawić, zanim zarzucimy jeszcze raz. I na razie jesteśmy bez brania, niestety. Nawet pyknięcia nie było. Obserwuję sobie te rybki, co właśnie atakują te ciczki. Drobnicy tu w pierony. Tą wędkę mi udało się już wyczyścić i ją przerzucę. Mamy to świeży temat. Przykro mi, nie wiem, nie nagrałem całej akcji. Deszcz pada, nie chciałem, żeby kamera zmokła. Ale jest karpik. Godzina 12:50. Już wam go pokazuję, ale zostawię sobie go w kołysce. Sorry, żeby nie w worku karpiowym go zostawię do rana, żeby zrobić fajne zdjęcia. Jest. Oto i on. 3-4 kilo. Karpik. Pokażę wam go tylko wstępnie, nie chcę jej męczyć, ale zostawiam do rana w worku karpiowym. O, chodź tu, chodź tu, chodź. Ale i tak jestem się zadowolony, bo to wypadł dosłownie kilkunastogodzinny, szybka nocka. O, jest. O, piękny karp. Adam Real, pozdrawiamy cię Adamie i dziękujemy, żeś napisał komentarz. Pogoda idealna na rybki, nic tylko rozłożyć wędki na pomoście kocyk i słuchać, jak odgłosy natury przerwie dźwięk sygnalizatora. Człowiek w tych czterech ścianach chciałby uciec tak na kilka dni i mieć to wszystko. Pozdro, cała ekipa małego rekina. Adamie, życzę ci z całego serca, żebyś znalazł czas, urlop, 4-5 dni, pozwolenie od żony czy od partnerki lub partnera, żeby wyjechać właśnie na taką zasiadkę. Może to być łowisko maślanka, może to być jakaś inna woda, jakakolwiek, ale żebyś to tak posłuchał, tak jak teraz na przykład ptaszki śpiewają, rybki nie grają, ale też jest fajnie. Pozdrawiamy cię Adam. Jedziemy z następnym komentarzem. Paweł Herian. Paweł, serdecznie cię pozdrawiam. Dominik zasługuje na miliona subskrypcji. Po pierwszym zdaniu tylko odpowiem. 100 tysięcy to już by mi wystarczyło. Takie już, wiecie, bym był szczęśliwy. Ja nie potrzebuję miliona, naprawdę. Ale ta stuwa już tam ciągniemy, to 11 rok i tych 100 tysięcy nie umiemy dobić. Więc jakbyście chcieli trochę pomóc, to wiecie co robić? Nie?
Oglądam od samego początku, jesteście najlepszą ekipą na YouTube. Chciałbym pozdrowić żonę Basię i pozdrawiam was z Holandii. Nawet Holendrów wciągnąłem do oglądania twojego kanału. Dziękujemy. Ja bym to powiedział po holendersku. Czekaj, jak było po holendersku? Dziękuję. Nie, thank you very much, Dominik. Thank you, L. No coś takiego to było. Popferdome, mi się już wszystko pokręciło. Pozdrawiamy Holandię całą i wszystkich Polaków za granicą pracujących, szczególnie teraz właśnie w Holandii. Jeżeli chodzi o mnie, to tam chyba spędziłem 4 lata w Holandii. Rok 2000-2004, jakbyście zadawali pytania, gdzie, w których miejscowościach, to już wam powiem. Koło Hertogenbosch raz byłem, koło Venlo raz byłem, w Eindhoven też tam byłem troszkę. I potem mieszkaliśmy w Nordhorn, a jeździliśmy do pracy do Odenzala. Głównie tam pracowałem jako spawacz, ślusarz, tak jak teraz na kopalni. Bardzo podobnie. Fach już taki mam, jaki mam, więc problemów, jeżeli chodzi o pracę w Holandii, czy tam później w Austrii, czy teraz na końcu w Polsce, jeżeli chodzi o fach ślusarza, spawacza, to nie ma żadnego problemu. Zawsze mnie chcieli przyjąć, a tak z ciekawostek wam powiem. Już pracowałem 2 lata na kopalni, to jeszcze z Austrii dzwonili, czy nie zrezygnuję czasem z kopalni, bo mają lepszą ofertę do mnie i bardziej kasiastą, jeżeli chodzi o pieniądze. Ale tu wygrała rodzina, stabilność, miejsce zamieszkania, że nie trzeba wyjeżdżać, bo nie o to chodzi, że tam nie chciałem jeździć do Austrii czy tam do Holandii, tylko że daleko jednak tęskniło się za Polską, tęskniło się za domem. Ja nie umiałem wprawdzie. Byłem, skosztowałem tego życia na emigracji i nie umiałem się tam dostosować. Zawsze się czułem jako ten przyjezdny. Jak to mówili w Niemczech, Ausländer, ja. Albo uchodźca, ten przyjezdny byłem. Nie czułem się tam jak u siebie w domu. To jest tylko moje zdanie, nie żebyście się tym sugerowali, ale nie czułem się tam tak, żebym się czuł jak u siebie w domu, mimo tego, że też tam jeździłem na ryby. Mimo tego, że tam się żyło, normalnie się miało już tam jakiś dom swoich znajomych, oczywiście nowych tam w Holandii czy tam w Austrii, ale to nie było to, co tutaj w Polsce. Tu się czułem od razu dużo lepiej i dlatego zostałem mimo mniejszych zarobków. Ale pozdrawiam. Kiedyś też jeszcze mój kolega, taki dobry znajomy, powiedział, że chce spędzić życie w Australii. Pojechał tam, wytrzymał 2 miesiące, 3 i też tęsknota go zabiła, mimo tego, że miał wszystko. Dostał tam dom, mieszkanie, znaczy domek, dzicz, idzie powiedzieć, bo on tam nie mieszkał w samym Sydney. Pracę, wszystko było, ale mówi, jednak tego brakowało, że są koledzy, idzie gdzieś tam wyskoczyć na imprę. Są koleżanki, żona, dzieci. No. Teraz to już całkiem, jak jest żona, dzieci, to już sobie tego nie wyobrażam. Wtedy jeszcze jeździłem za kawalera, nie, to było całkiem co innego. Pozdrawiamy wszystkich Polaków pracujących za granicą. Wiem jak to jest, nie jest lekko, mimo trochę więcej szmalu, ale ten szmal wam się należy. Tak, szczerze mówiąc, nawet i więcej. To co poświęcacie, często rodziny, często małe dzieci, to tego wam nikt nie zapłaci. Tej straty tego czasu. A to jest strata czasu, którą moglibyście poświęcić spędzając z rodziną. Nie bierzcie przykładu ze mnie, bo ja non stop na rybach siedzę. Też dzieci są teraz w domu. I też za granicą. To by było tyle w sekcji komentarze. Przeczytałem oczywiście 2. Obserduszkuję wszystkie resztę. Przeczytam wszystkie. Elegancko Janusz Misiewicz. Wiem, że oglądasz. Pozdrawiam cały oddział MD2, jak wspominamy już o kopalni na KWK Borynia. Jakby ktoś się pytał, gdzie pracuje KWK Borynia, oddział MD2. Janusz dostał pierwszy. Serduszko, elegancko. Szybko wam pokazanie tej rybki. Jestem z siebie szczęśliwy, bo to naprawdę bardzo szybki wypad. O, no, 4 kilo ma na pewno. Siemka, kolejnego dnia. Robię sobie kawę przed pracą, bo żeby nie było, nie tylko samymi rybami trzeba grzeli, czyli pracować trzeba. Jest godzina 5:30, jeszcze szarafka. Nie piję kawę, spakuję się i wam pokażę karpia, który dzisiaj siadł w nocy. Naprawdę jestem zadowolony z tego faktu. Jedynie co, to pogoda mi przeszkadza, bo cały czas pada.
ale napiję się kawy, ochłonę i ruszam dalej w trasę. Kolejne dzikie wody będę poznawał, będę starał się na nich łowić. Może akurat kolejny karp się trafi, większy tym razem, ale się nie poddaje i cały czas do przodu. Powiem wam szczerze, że się obawiam najgorszego, bo na razie póki co nie miałem nawet tyknięcia, nie? Nawet nie było jakiegoś takiego malutkiego szarpnięcia. I obawiam się najgorszego, że to będzie pierwszy fin od dłuższego czasu, gdzie nie pojawi się ani jedna ryba. Taki oto to film wędkarski, nie o rybach. O. Ale też czasami nie mogę za to, że nie chcę nic brać, a tych ciciek przybywa coraz więcej nad wodą. Przed chwilą przyjeżdżało tutaj dwóch wędkarzy na rowerach. Zatrzymali się pogadać i mówią, że od rana siedzą, ani brania. Nie poprawili mi humoru, nie. Od rana siedzą, ani brania i tak już od 3 dni, jak te ciczki się pojawiły. Czyli najgorsze przewidywania chyba się spełniają, że jak te ciczki się pojawiają, ta ryba przestaje żerować. A jak już żeruje, to nie w takiej ilości, jak żerowała wcześniej, nie? Ale ja jeszcze się nie poddaję, jeszcze tą godzinkę, max 2 posiedzę, ale nie widzę tego, żebym jeszcze miał chociaż jedno tyknięcie, jedno takie, ale nic. Jest wymarzona kawka przed pracą. Oj, ktoś kto nie wędkuje jest dlatego, nie? Wy to widzowie wiecie, że jak się wstaje na rybach, ten śpiew ptaków, pogoda, obserwacja wody jest idealna. Jest, przestało padać, więc widzę całkowicie tafla wody jest. Widzę wszystko, co się dzieje na wodzie, jest pięknie. No to właśnie wam zaprezentuję w dzień rybkę, bo w nocy nie ma takiej jakości. Żeby mi wędkarskie ego nie rozwaliło łba, to takie dni też są potrzebne. Czyli takie, co dostaje w kość od ryby. Już widzę, pokarmek zbiera, bo nabity totalnie. Myję się, połowę spakowany, wypuszczam go i do następnych ryb. Czyli dzisiaj zaliczyłem, że tak powiem, wpadkę, 0 brań, już nie mówię o rybach, 0. Zero, totalne zero brań. Nie miałem ani jednego dziubnięcia. Nastawiony byłem, że połowie, naprawdę, z taką pompą, a tu kurde się okazało, że muszę zmienić łowisko na takie, gdzie nie będzie ciciek. Stwierdziłem, że one są temu winne, albo że źle wytapowałem stanowisko. Też tak może być. Zobaczcie go na pięknie. Przyjeżdżam po ciebie za rok. No i to tyle będzie, no jeżeli chodzi o dzisiaj. Ja zbieram manele,